Drogi pamiętniczku, nazywam się Lizzie Byrne i mam 7 lat. Moja mamusia i tatuś i ja właśnie wprowadziliśmy się do nowego domu w mieście zwanym Frankenberg. Mamusia mówi, że przyjechaliśmy tutaj przez pracę tatusia i by dziedziuś mógł mieć nowy pokój. Jestem podekscytowana dziedziusiem. Mamusia mówi, że będzie się nazywał Tommy i będziemy przyjaciółmi. Mam nadzieję, że będzie moim przyjacielem. Lizzie. Drogi pamiętniczku, dzisiaj, gdy ja i mamusia byłyśmy w pokoju na górze domu, znalazłam plusowego misia. Gdy go znalazłam, zaczął się ruszać. Przytulił mnie! Zabrałam go w sukience i schowałam w szafce z zabawkami. Nazwałam go Benny. Jest moim przyjacielem. Lizzie. Drogi pamiętniczku, dzisiaj moja przyjaciółka Jenny przyszłaby się ze mną pobawić. Gdy pokazałam jej Bennego, powiedziała, że myśli, że to jest najlepsza zabawka na świecie. Wtedy Benny podszedł do moich kredek i narysował obrazek mnie i Jenny trzymającego za ręce. To była najsłodsza rzecz na świecie! Wtedy mamusia przyszła i go zobaczyła i zaczęła krzyczeć, że jest nienaturalny. Więc go zabrała i kazała Jenny wyjść. Byłam smutna, ale później Benny wrócił. Dałam mu największego przytulasa i obiecał, że mnie nigdy nie zostawi. Drogi pamiętniczku, dziś mamusia musiała iść do lekarza. Nie wiem czemu, ale tatuś i lekarz powiedzieli, że mamusi teraz nie będzie bardzo długo. Nie pozwolili mi zobaczyć mamusi. Nie wiem, gdzie Benny jest. Odszedł i nie wiem, gdzie poszedł. Lekarz powiedział, że Tommy też zniknął. Chcę zobaczyć Tommy'ego. Miał być moim przyjacielem. Wszyscy moi przyjaciele zniknęli. Drogi pamiętniczku! Dziś wyszłam na dwór, gdy tatuś był w barze. Siedziałam na ławce, gdy zobaczyłam, że Benny tam jest. Podniosłam go i przytuliłam i pocałowałam i powiedziałam, że go kocham. Był szczęśliwy. I wtedy stała się najlepsza rzecz na świecie. Tommy też tam był. Śmiesznie się ruszał i wyglądał z zewnątrz jak Benny, ale widziałam, że to był Tommy. Podniosłam ich i zabrałam do pokoju z zabawkami. Tommy był powolny i pokryty guzkami, ale bawił się tak samo jak Benny. Lizzie. Drogi pamiętniczku. Dzisiaj zobaczyłam, że ktoś był bardzo smutny, więc pytałam, dlaczego jest smutny. Powiedział, że Lizzie musisz przestać zadawać tyle cholernych pytań. Spytałam go, czy brakuje mu Tommy'ego, a on nic nie odpowiedział. Tatuś zrobił się dziwny i pobiegł do kuchni. I nie przestawał płakać, i płakać, i płakać. Powiedziałam mu, że ja i Tommy go kochamy na zawsze. Powiedział, że musi iść. Poszłam do pokoju i trzymałam Tommy'ego przez długi, długi czas. Drogi pamiętniczku! Dziś znalazłam nowego przyjaciela. Nazywa się Dave i będzie moim przyjacielem na zawsze. Jest zrobiony z tatusia. Nie wiem, gdzie jest tatuś, ale nie kocha mnie tak mocno jak ja i Tommy go kochał. Myślałam, że tatuś kocha mnie. Powiedział, że mnie nienawidzi. Nie chcę więcej wracać do domu. Zostanę z Bennym. Przyniósł mi i Tommy'emu jedzenie i mamy całą miłość, jakiej potrzebujemy. Jesteśmy razem kochającą rodziną. Nikt nam tego nie zabierze.